programie National Historyk. Dzisiaj wasza ulubiona reporterka znajduje się w miejscu przypominającym budynek niemieckiej Straży Granicznej w Sieczychach. Wiecie, co stało się w noc z 20 na 21 sierpnia 1943 roku? Śmierć Tadeusza Zawadzkiego. Pewnie niektórzy z was kojarzą go z książki Kamienie na szaniec. A więc przenieśmy się 81 lat wstecz. Zośka zawdzięczał swój pseudonim pięknej i dziewczęcej urodzie. W czasie okupacji zajmował się przede wszystkim pracą sztabową. Działalność w małym sabotażu i dywersji nauczyła go posłuszeństwa i sumienności. Był podporucznikiem Armii Krajowej oraz członkiem Szarych Szeregów. Tadeusz Zawadzki został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.